Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że niewiele różni się od swojego poprzednika, czyli R2. To, co możemy zauważyć, to na pewno inna, większa kamera wykonana z innego materiału, dodatkowe czujniki i napis ADS-B, czyli AirSense. Dodatkowo śmigła mają inny kolor, ale kształt zostaje ten sam i oznaczenie silników też wygląda inaczej. Reszta wygląda właściwie tak samo jak w przypadku Mavica R2 i mogę powiedzieć, że wiele osób nie będzie skłonnych do tego, żeby przywiązać jakąś szczególną uwagę do DJI R2S, ale to, co naprawdę kryje się pod tą powłoką, to jest niesamowita kamera. I przez pierwsze 3 dni użytkowania tego drona właśnie sprawdzałem, jak wygląda jakość kamery. W tym odcinku podzielę się z Wami tymi doświadczeniami. Więc zaczynajmy. Prawie równo rok temu, w maju 2020 roku, pojechałem do Warszawy i przywiozłem z niej R2. I pierwsze rozczarowanie przyszło już właściwie tego samego dnia wieczorem, kiedy zrobiłem takie porównanie, czy właściwie ujęcie próbne wieczorne przy słabym świetle. Wyszły mega szumy i od razu poczułem, że to niestety nie jest dron na miarę, na pewno nie jest to dron na miarę Mavica 2 Pro. I właściwie nie ma się czemu dziwić, dlatego że ten sensor Quad Bayer, pomimo że ma 48 megapikseli, tak naprawdę te piksele są bardzo małe, 0,8 mikrometra. Natomiast w przypadku R2S, tutaj w tej matrycy jednocalowej mamy już zdecydowanie większe piksele, bo rozmiar każdego z nich to jest 2,4 mikrometra. Mamy do dyspozycji już ilość pikseli 5472x3078. To, co mi się też bardzo podoba, to przede wszystkim profile kolorystyczne. Co prawda nadal nie jesteśmy w stanie wyregulować sobie stylu, czyli nie możemy tutaj na przykład ostrością pograć, czy nasyceniem kolorów na etapie wykonywania zdjęć, czy też kontrastem, ale jesteśmy w stanie dobrać jeden z 3 profili kolorystycznych. Czy to jest profil płaski, 10-bitowy D-Log, czy może profil normalny, taki właściwie gotowy już do zastosowania, czy może HLG, czyli HDR stosowany bardzo powszechnie przez Sony. Świetną korzyścią, którą otrzymujemy wraz z tą nową kamerą, jest przede wszystkim pole widzenia i ekwiwalent ogniskowej wynosi tutaj 22,4. Producent podaje 22, ale Lightroom tutaj wykrył 22,4. W porównaniu do poprzednika, czyli Era 2, tam mieliśmy ekwiwalent ogniskowej 24 mm, a w przypadku Mavica 2 Pro 28. Dzięki temu, wznosząc się na 120 metrów, jesteśmy w stanie objąć zdecydowanie większe pole widzenia. Co ciekawe, jeżeli chodzi o wyższe klatkarze, przy rozdzielczości 4K mamy tutaj crop i to jest mniej więcej ekwiwalent ogniskowej z 22, przechodzimy na 35 mm.
mamy śledzenie Active Track 4.0 w rozdzielczości 4K w 25 klatkach. Jak widać, do pewnego momentu omijał przeszkody, leciał tyłem, ale przyszła taka chwila, że zaczął się obracać i zajął swoją ulubioną pozycję, czyli faktycznie podążanie za obiektem, i to niestety cały czas pokazujemy plecy i pupę. Tak jest bardzo często, tu mnie zgubił nawet, po czym odzyskał tracking, tak, nadrobił tę stratę i podążał już, czyli w takiej pozycji on podąża dość łatwo, ale postanowiłem za moment też mu dać jeszcze jeden challenge. No mianowicie obróciłem się, zmieniłem kierunek i zacząłem podążać w jego kierunku, w jego stronę. I tutaj widzimy, że to do pewnego momentu leci tyłem, później zaczyna lecieć bokiem, ale jego ulubioną pozycją jest pokazywanie pleców i pośladków. Także nadal jest sporo do zrobienia, jeżeli chodzi o tracking tutaj. I mówiąc szczerze, nie zachwyca to. Lepiej jest ze śledzeniem bokiem, ale także śledzenie tam, gdzie mamy na przykład po dwóch stronach drzewa. To wyglądało lepiej, szczególnie w tych ujęciach z ostatniej zimy, kiedy testowałem Era 2. Tutaj można powiedzieć, że jest przeciętnie, niewiele się poprawiło. Może poza tym, że jest w stanie znaleźć obiekt po jego wcześniejszym zgubieniu. Tak czy inaczej, bardzo podobnie do tego, co mieliśmy wcześniej. Słuchajcie, podsumowując te 3 dni i 10 sesji, mogę powiedzieć tak, jest to na pewno dron i kamera, właściwie kamera dla twórców. Nie jest to kamera dla hobbystów, dla nich szkoda kasy i wystarczy R2S. Ale dla osób, które edytują na przykład w Lightroomie, czy wideo swoje w DaVinci, czy Premiere Pro, czy może Final Cut, to jest dobra propozycja, jak najbardziej do rozważenia. Słabsze strony to na pewno fakt, że nie możemy dobrać stylu, czyli ostrości, koloru czy kontrastu, no i też brak regulacji przysłony. Slow motion praktycznie jest nieużyteczne. Z innych spraw wygląda to w miarę naprawdę dobrze. Ten crop przy wyższych klatkarzach też jest dość ciekawym zjawiskiem. No i brak śledzenia. Nie jesteśmy w stanie śledzić w najwyższej rozdzielczości, czyli nie będzie Active Track w 5K, ale też nie będzie w tych wyższych klatkarzach. I sensor Quad Bayer umożliwiał nam to faktycznie śledzenie już w 50 klatkach na sekundę. Tutaj niestety tej możliwości nie będzie. Ogólnie mogę powiedzieć, że jest naprawdę nieźle. On jest do rozważenia. Jak tylko będę miał możliwość porównania tej kamery z Maviciem 2 Pro, to zrobię. A na dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję i zostawcie proszę lajka i komentarz pod tym filmem, jakie są Wasze oczekiwania, jakie są Wasze odczucia.
chciałbym bardzo podziękować całemu gronu swoich patronów, osób wspierających ten kanał, a także korzystających z mojej platformy edukacyjnej Online Drone Bootcamp za wsparcie tego projektu, bo w inny sposób nie byłbym w stanie poświęcić praktycznie całego tygodnia na powstanie tej produkcji. 3 dni całe sesji plus do tego 4 dni postprodukcja. Dziękuję Wam serdecznie i zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce. Wszystkie linki znajdziecie poniżej. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!